Bezpiecznie w szkole i po szkole. Nowy program edukacyjny BRD. W warsztatach edukacyjnych, których inauguracja zaplanowana została już na wrzesień, 4800 uczniów zapozna się z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Założenia programu zostały przedstawione przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka oraz głównego inspektora transportu drogowego Alwina Gajadura. Zajęcia z uczniami klas od 4 do 6 przeprowadzą pracownicy Inspekcji Transportu Drogowego. Program spotkań koncentruje się na kwestiach bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów oraz użytkowników hulajnóg. Ważnym punktem zajęć będą zagrożenia wynikające z używania przez młodych ludzi telefonów, tabletów lub słuchawek podczas przechodzenia przez jezdnię. O zakwalifikowaniu się do projektu decydowała kolejność zgłoszeń i losowanie, a każda szkoła mogła wydelegować na zajęcia do 100 uczniów. Uczniowie poszczególnych województw mają wyznaczone terminy zajęć, które odbędą się 27 września, 11 października i 15 listopada na terenie Parku Rozrywki Mandoria w Żgowie koło Łodzi. Tutaj nie mogę powstrzymać od śmiechu. Mamy 3 terminy 27 września, 11 października i 15 listopada dla całej Polski i na kilkadziesiąt minut zajęć będziemy zwozić dzieci autokarami do Żgowa koło Łodzi. Jaki to jest systemowy sens? Może ty dostrzegasz to, bo dla mnie to jest po prostu już nawet nie malowanie trawy na zielono, ani jarmark odpustowy, tylko żenada. Ani systemowy, tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać, że któreś instytucje pracują. Czy znaczy, po to została pracują, czy udają, że pracują? muszą udowodnić swoją przydatność? Że jeszcze są, że w ogóle funkcjonują. Mhm. Ja jestem byłym pracownikiem Inspekcji Transportu Drogowego. Jasne. Spędziłem w tej instytucji 8,5 roku. Inspektorzy to nie są nauczyciele. Inspektorzy to nie są osoby, które znają na tyle zagadnienia BRD-owskie, żeby móc się nimi dzielić podczas spotkań z dzieciakami. Mhm. Inspekcja Transportu Drogowego została powołana przede wszystkim do tego, żeby pilnować konkurencyjności na rynku transportowym, a nie do tego, żeby prowadzić właśnie takie działania. My w poprzednich programach, pamiętam, rozmawialiśmy na temat tego, że ma być wprowadzona edukacja komunikacyjna od września do szkoły, czyli w zasadzie od jutra. Natomiast jak ona jest rozczłonkowana? Po co jeszcze jakieś dodatkowe takie rzeczy? Tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać, że nasza instytucja jeszcze funkcjonuje, że jest na rynku, że ja chcę coś zrobić. Jakie będą koszty? Niewspółmierne do osiągniętego wyniku, który wyniosą dzieciaki z tych spotkań. To samo można zrobić, spotykając się z dziećmi w szkołach. Robi to policja, robi to Inspekcja Transportu Drogowego, robi to Żandarmeria Wojskowa. Te podmioty trafiają do szkół, ale w naszym kraju nie ma jednego podmiotu, który byłby tak scentralizowany na tyle, że pokazywałby palcem. Ty zrobisz to, ty zrobisz to, ty będziesz odpowiadał za to, a ty się zajmiesz tym. I to by miało sens. A te wszystkie podmioty, które tak naprawdę pracują na rzecz bezpieczeństwa, działają tylko i wyłącznie w zakresie własnych zadań ustawowych, które leżą w ich kompetencjach. A ja powiem jeszcze coś. Wydaje mi się, że, znaczy nie wydaje mi się, jestem przekonany, że edukacja w XXI wieku powinna kierować się zdrowym rozsądkiem. I ja nie dostrzegam szczypty zdrowego rozsądku w tym, że z całej Polski autokarami zwozimy dzieci pomiędzy 4. a 6. klasą szkoły podstawowej, żeby przez kilkadziesiąt minut gdzieś, z całym szacunkiem, w Żgowie koło Łodzi odbywały jakieś zajęcia. Wydaje mi się to po prostu absurdalne. A ja się z tym zgadzam.